Okej. Heja wszystkim, tutaj ja, Creepypasta-chan, a witam was po raz kolejny, po raz trzeci już w grze Tokyo Ghoul Rebirth. I zanim zaczniemy, od razu chcę pokazać wam postacie, które mi się niedawno wylosowały. A warto, słuchajcie, warto. Więc zaczekajcie chwilkę. Wylosowałam dosłownie wczoraj tego oto Yamoriego. Wow. Ale on jest zajebisty z tym Kagune. Jest, jego jeszcze nie patrzyłam, ale... Wow. Zajebioza. Dobra, jedziemy dalej. To jest nasza Tosia. Tołka. Tylko jako ghoul. Teraz nazywa się Biały Królik. I właśnie tak wygląda. Więc niech te różowe włosy i maska was nie zwiodą, to jest nadal Tosia. To jest nasza Hinami, kochana, jej piękne kagune. Jak na małą dziewczynkę jest ona bardzo silna. I napiszcie, co sądzicie o jej kagune w ogóle. Bo według mnie jest ono przepiękne. Ogólnie Hinami, Tołkę, tą co była przed chwilą, oraz jeszcze jedną postać, która zaraz będzie, wygrałam podczas walki, więc takie buty. Wygrałam też Juzo. Takiego. O. Ten Juzo akurat walczy tak samo jak Juzo, którego miałam, który ustawiał się tak dziwnie. Ten tylko ma inną animację i inny tajemniczy ruch, ale ogólnie fajnie wygląda, fajną ma animację. I to chyba wszyscy. Jeszcze ewentualnie na galerii wam pokażę, ewentualnie jeśli kogoś zapomniałam. A właśnie! Jednookiego króla wylosowałam. No, jednooki król, czyli Kaneki Ken. Wysiwiał w wieku 18 lat. Tak wygląda normalnie. Normalne szare oczy. A tak wygląda jako ghoul. Ma piękne kagune, może nie tak piękne jak Hinami, ale bardzo ładna. Tutaj jest jego animacja. No, to jest tak Kaneki, bo zapomniałam o nim na śmierć. I dobra, pokażę. No i Saiko. Ona akurat jest trochę słaba. Może i wszystkich leczy, jakieś spiralki się nad nią pokazują, ale ona za bardzo bić nie umie i ma bardzo słabą odporność. A to ja animacji nie widziałam. No to jest Saiko z grupy Queens z Tokyo Ghoul Re. No. To wszyscy. I jeszcze taki dziwny Naki. Jego jeszcze nie widziałam. On jest na pewno z Tokyo Ghoul Re, ale... Ale nie widziałam go za bardzo. A, taki. A, on ma tylko ulizane włosy. Fajnie. No dobra, i takie są przyzwania. Ja na razie żadnego nie mogę. Ten można raz na dzień. Tutaj przyjacielski. Jakiś na voucher. Mam ich bardzo mało. Dispatch. Tak, to jest Kuroiwa. Kurona. Juzo. Jedno. Nie, Non-Killing Owl. To jest ten. Yoshimura. Urodziny Saiko. I Nimura Furuta.
Czyli ten, na którego nie wiem czemu mówię Sebastian. Wygląda podobnie. No i patrzcie. Przeszłam całego Tokio Ghoula. I zaczęłam Tokio Ghoul Red A. Chociaż ja wolę mówić Alpha. Już jedynkę zrobiłam. O to! Zaszło mi na razie najwięcej czasu ze wszystkich rozdziałów Tokio Ghoulu i Tokio Ghoul Alpha. Ja tak będę mówić. Jezu. Te dwie w tych wersjach Ghouli są naprawdę mocne. Za trzecim razem dopiero mi się udało. I proszę bardzo, i to wszystko. I teraz mam excitement na rozdziale trzecim, na fazie trzeciej. I to jest mój team. Trochę ewoluowałam, można powiedzieć, na cheatach Juzou, drugiego Juzou i Kanekiego. Ale reszta już idzie na normalu. Niestety najmniejszy ma Tołka. Co chyba nie powinno tak być. Bo Tołka jest doświadczona i silna. Ale ja nie wiem. No, to jedziemy. No i Juzo już, jak słyszycie, chce walczyć, więc jedziemy. O Jezu, zapomniałam, że to się nie klika. Okej. Okay. Trzymam taktykę, żeby... najpierw... złamać. Trochę może ciszej. No, a nie, jest, no, jest dobrze, no to niech zostanie tak. No dobra, to jest ruch. Teraz się wszyscy wzięli na Ayato. Nie wiem czemu. Dobra, siostra zastępka. Kaneki bardzo mocno bije. To jest mocniej niż Juzo. Tutaj Juzo też dobrze bije. Ale Kanekim bije naprawdę bardzo mocno. No to jedziemy. Nie na tego! Nie na tego! Tutaj mają te... Kaneki, dawaj. O, Kaneki! Okej. Ołka kola. O kurde. O kurde. O kurde. Tego nie załatwiłam. A, Tołka! O nie, Tołka! Tołka nie! Dawaj i Hayato. Świetnie, Hayato. Ten Kaneki bije tak samo jak tam, jak ten czarnowłosy Kaneki, którego jeszcze mam. Kanekiego złamali, a ja to się trzyma. Niesamowite. Nadal bije mocno. Zobaczcie, jak walczy Hinami.
tak na odległość. Teraz się wynoś. Nic was tu nie chce. Wynocha. Do widzenia. Nikt was tu nie chce. Wypier papier. Nie. Do widzenia. No nie, oszczędź Kirishimów. Oszczędź Kirishimów. To by się wkurzę. Brawo Hinami! Świetna jesteś. Cudowna. Przepraszam. Proszę, nie zabijaj nikogo. Okej. Jak tam chcesz. Brawa. To jest tajemny ruch Hinami, proszę. Nie. Okej. Proszę, nie zabijaj nikogo. Nie. Ale na Juzo się teraz uwziął. To mu też zabiera, jak uderzy Juzo. Nieźle. Dobra. Kaneki. To jest twój rozdział, czy tu kończysz? Zobaczcie, ile on zabiera zwykłymi atakami. Jesus, Jason, come on! Yuppie! Nawet Jesus, Jason zabiera mniej życia. Kaneki miał mniej życia na zielonym niż w ogóle kto inny. Patrzcie, tajemny ruch Kanekiego. Dużo to zabiera, mega dużo. Nie miej mi tego za złe. I on nawet te palce tak zgina. Jezu, jak on to zgina? Ja tak od wielu dni próbuję zgiąć te palce. Nic mi się nie udaje. Ani nie pstrykają, ani nie przewracają się na taką... Ja nie mogę. O, Tołka mi ewoluowała mi, o. Ale wiecie co? Tak zauważyłam, że ludzie, którzy najczęściej giną, że bohaterowie, którzy najczęściej giną, dostają najwięcej expa. I częściej ewoluują. 4. To chyba będzie ostatnie. To chyba będzie ostatnia część tego rozdziału albo odcinka. A tobie co się stało?
A popatrz na nich, oni się ciebie boją. Ale patrzcie, Kaneki ma mniej zdrowia niż Juzo, a ma wyższy level. Niesamowite. Brawo, a to? Sorry, jeszcze się nie odzywam, ale dopiero co wstałam. Dopiero co się obudziłam i trochę chyba nie mam siły gadać, można tak powiedzieć. Brawo, Juzo! Okej, brawo, Tołka. Tosia, uważaj. Okej. Chyba wygraliśmy tą sesję. Okej, okay, ci mają ataki, to my tych załatwimy pierwszych. Brawo. Juhu. Jeszcze tego. Jupi. Okej, kto ma najwięcej rzuca? Ty masz najwięcej rzuca. Wymiata z naszej ziemi. Na Juzo, okej. Okay. Tylko czemu na Juzo? Jak się zastanawiam. Mnie ta myśl nurtuje. Co nie? Na Juzo. No to Juzo odda. Zbierajmy na ruch Hinami, bo Hinami ma bardzo uroczy ruch. Brawo, Juzo. O kurde, Kaneki! Jezu, Kaneki, co się stało? Jezu, co mi się stało? Brawo, Juzo! Bijemy go wszystkim, co mamy. Tołka to się pewnie cieszy, że może to zrobić. Głupi ty. A ja to. Przybierz, rozwiń skrzydła. O. Brawo. Pewnie on jest dobry. I to bardzo, o Jezu.
Nie! Nie! Jezu, nie! Matko, jaki silny jest! Jezu! Nie, Kami! Nie! Nie już! Mała przerwa techniczna. Dobra, on mi zabił dwie postacie. To pewnie ja też zginę. Chyba, że w miarę szybko to ogarnę. Tutaj chyba warto użyć Jasona. Brawo! Brawo, Juzo! Dobra, jest okej, jest okej. Kaneki? Wygramy to. Wygramy to. Mało już brakuje. Pokonaliśmy Skolopendrę. Juhu! Brawo! Kaneki! Kaneki Ken! No wszyscy się spisali. Zwłaszcza ta czwórka, to znaczy trójka. Znaczy Touka i Ayato nie bardzo. Bo oni zostali zabici już. O, 32 ranga. Świetnie. O, Ayato i Hinami mnie ewoluowali. Świetnie. Ale najbardziej też się spisali Hinami, Juzo i... obie wersje i Kaneki. Świetnie. Pewnie dlatego, że mają dużą odporność. Ojeju. Tak, to był ostatni. Jeśli pojawia się jakaś postać, to znaczy, że będzie ostatni. Chciałem z tobą porozmawiać. Płakałeś tej nocy. Powiedziałeś, nie chcę z siebie zrobić mordercy. Co przez to, jak ja mam to rozumieć? Czy to było tylko kłamstwem? Grą aktorską? Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego? Donato Porpora. To dziecko. Nie zabijało guli. Zabił mnie, gdybym miał szansę. Myślałem, że ty mi odpowiesz. Ty. Ten, który również dał mi żyć. Więc? Chcesz być po prostu kolejnym gulem? Tak się czujesz? Znowu przerwa techniczna, sorki. Ja... Nie chcę nikogo nieść. Jeść, przepraszam, nie nieść. Jednooka sowa! O kurde, teraz będziemy z nią walczyć? Iluzja! Iluzja tej Rize. No to jedziemy! Stały team! Dam dla Kurony i Nashiro odpocząć dłuższą przerwę. Moje kagune zniknęło?
Rize! Yamori! Nie byłem tym, który pożerał. To ja właśnie byłem wtedy pożerany. O kurde, musimy ratować teraz Kanekiego. Kurde, najpierw walczymy z nim, potem go ratujemy. Co tu się dzieje? O kurde. Rize! Ona ma atak mocny. Będzie trudniej. Kaneki. Brawo, Tołka! Nie odpuszczamy. Dużo nie zabraliśmy. Czemu Kanekiego? I Dziuzo. Fajnie. Kaneki miał mniej, więc zamieniamy go. Mam nadzieję, że tyle wystarczy, ale chyba nie. Hinamish! O matko, ona ma jeden tylko. O matko, ona miała tylko jeden. Hinami! Hinami! Nie! Zapłacisz za to. A ja to rozwiń skrzydła. A teraz się na krótko schowaj. Teraz ty, Skolopendra. O, Dziuzo. Kurde, mocna jest. O nie. Proszę, nie lecz się. O nie, wzmocniła atak. O nie. O nie. Tołka! Biały króliku! Dawaj! Smocze generale! Bo tak mam przezwisko Dziuzo! Hadong! Świetnie! Ajato! Jeszcze Ajato! Zapomniałam o Ajato! Czemu Kanekiego? Czemu Kanekiego? Zaraz ci dam Kanekiego. Tołka, pomści go! Pomści go! Ajato! Hadong. Mało jej życia zostało. Mało jej życia zostało. Trzymaj się, Ajato. Dziuzo, zakończ to. Świetnie, Dziuzo. A to jędza mała. A to jędza mała. Już nie, ja nigdy nie lubiłam Rize, teraz już przestaję nie lubić, zaczynam nienawidzić. Zła Rize. Tosia ewoluowała. Świetnie. Dziękuję za kryształ, przyda się bardzo. Bo ja teraz zbieram na losowanie, ale pewnie mi się nie uda. A na przyzwanie o tego typa. A, Dziuzo. On ma Arata Jokera na sobie. A Arata Joker jest dość mocny. Dobra, jedziemy dalej z iluzją. To co teraz będzie? Yamori?
Chyba będzie tylko dwie sesje chyba będą. Ta, co była i tutaj ta, co będzie. Okej. Okay. Yamori będzie? Tak, Yamori! Boże, Yamori! Yamori! Mogłam przedstawić go do swojego Yamoriego. On ma atak mocny. Brawo, Tołka. Nie dajemy mu szans. Nie dajemy mu szans, panowie i panie. Tosia! Tosia, uważaj! Uważaj! A ja to. Pokonamy go bez problemu. Okej. I co, Yamori? Nie trzymasz się już? Na tyle cię stać? Tylko na tyle cię stać? Kaneki. Ale i Kaneki. Świetnie, Kaneki. Tak, trzymaj, Kaneki. Kurde, trzymaj się, Kaneki. Trzymaj się, Kaneki. Pomoc nadciąga. A ja to rozwiń skrzydła. A ja to! Trzymaj się! Damy radę. Nie ma co się martwić, nikt nie zginął. Tosia, trzymaj się. O kurde! Tosia! Dobra, jednak ktoś zginął. Pomyślcie ją, a ja to. Wyrwę ci te cholerne skrzydła. To mu się przyda bardzo, Juzo. To mu się bardzo przyda. Kończ to, Kaneki. Co? Jeszcze się trzyma? Dobra, to Juzo to zakończy. Dalej, Juzo. Brawo, Juzo. Ale chyba większy problem był z Rize. Takiego dużego z Yamorim nie było. Ja na tego typa będę mówić Yamori, a na Kose Juzo będę mówić Jason. Będzie lepiej odróżniać. Czy to się nagrywa? Powiedzcie, że to się Dobra, nagrywa się. Uff! Nie chce mi się tego powtarzać. Jak się przestraszyłam, że to się nie nagrywa. Matko. Tak, to był ostatni. Przewiduję przyszłość, jestem wróżbita Maciej. Albo nie, Tymbark. Jestem Tymbark. Shinohara survived. O! To jest ta, eto! Gdzie jest Juzo? A go nie... A, tutaj jest. Zapomniałam.
Znowu jest dzisiaj cicho. Casework? Co to casework? Kiedy coś nadchodzi... wolne poruszanie się i mądrość wygrywają walka, Juzo. Tak, ale to cały czas nudne. Ruizawa? Kto to... Ruizawa. Detektywie Shinohara, ta kobieta chce wziąć z panem udział w interwiu, to... Interwiu, co to było? Interwiu. W przesłuchaniu takim jakby. Jesteś nowelistą? Tak. Sen Takatsuki. To jednak nie. Więc to jest CCG. Normalnie nie prowadzimy wywiadów. O, to są wywiady. No dobrze. Po prostu jest coś, o co chciałam was zapytać. O nie, to jest ta pani, co kręci długopisem. Bez owijania w bawełnę. Czy jest możliwe stworzenie genetycznego gula? Coś takiego? Co masz na myśli? Na przykład DNA gula, krwi, organy. Wszystko z tutaj podanych. Czy możecie zabrać parę rzeczy i przenieść do człowieka w efekcie stworzenia gula w laboratorium? Nie jestem pewny. Żeby od razu na wstępie. Nie widzę w ogóle potrzeby, dlaczego mielibyśmy stwarzać tak niebezpieczne stworzenia na pierwszym miejscu. Rozumiem. Dziękuję wam bardzo. To będzie naprawdę pomocne w mojej następnej książce. O! To jest bardzo dobra kawa. To mi przypomina o kafejce w 20 dzielnicy. Tam też jest świetna kawa. Znacie to? Nie. Słyszałam plotki, zwariowane plotki o tym. Nie, to jest Eto. To musi być Eto Yoshimura. To musi być Eto. O ludzie, to jest Eto. Panie, to jest Eto. Eto. 25. A za ile jest losowanie, chcę przypomnę? 40. Dobra, jeszcze... Dobra, no to... To by było na tyle. Jeszcze zobaczymy, co jest w terytorium. Co w terytorium się dzieje. Noro został pokonany. No tutaj Noro. Niedawno była Kurona gdzieś. O! Shu. Nie, Cho. Chu. Hu. Niech będzie Hu. Doktor Hu. Jest w 23 dzielnicy. Co się dzieje? I Kurona, tak jak mówię, Kurona. Yasushisa Kurona. I Juzo wykonał ruch. Z tym Juzo próbowałam walczyć, ale on nie jest fajny. On jest trudny do wygrania. Jest bardzo trudny. Pomocy. No dobra, akceptujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A co to jest za wszystkie rozdziały? Na Helu też można zdobyć. O, rozumiem. Dobra, no to
wracamy na terytorium, tak na tle, żeby było. No to cóż, to by było na tyle, moi drodzy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Na razie, pa pa!